Siemaneczko. Pokażę wam, jak wygląda interkuler, albo bardziej doloty do interkulera, bo nie ma kiedy filmów robić, więc mówię do żony, pozwolisz mi na chwilę iść coś nagrać? Mówi, dobra, idź, tylko szybko. Mam pospawaną jedną stronę, znaczy nie mam pospawanej, tylko mam ją złapaną, co nie? Mniej więcej tak to będzie. Tutaj jest kawałek wyglądu tego, jak tym spoiny mogą, jest szansa, żeby wyglądały. To tam w międzyczasie będę robił. Z filmka mam takie fajne na 10-25 stopnia przymiary, którymi można pięknie sobie wychodzić. No i potem muszę założyć maskę, zobaczyć, żeby to wszystko pasowało. Będę przerabiał osuszacz od klimatyzacji. Teraz powinno być miejsce, więc osuszacz od klimatyzacji wyleci z tego miejsca. Kable zostaną przedłużone. I może do tej klimy potem tam wrócimy kiedyś, jak będzie czas. No i osuszacz bym chciał wyprowadzić tutaj, nie? No tak standardowo chyba w większości ciągników jest. Albo tu, jak mi się zmieści. Tam dorobię jakiś uchwyt, żeby tu na przykład był. I wtedy do serwisu klimatyzacji mógłbym sobie tutaj zdjąć przednią część maski, a drugą część na przykład zrobić tutaj z przyłączem, bo kompresor klimatyzacji na krótko na razie wrzuciłem, już to będzie widać, żeby mi tutaj, no nieistotne, potem wam kiedyś wytłumaczę, dlaczego na razie nie będzie ten holset montowany. Natomiast idziemy na pole, już tam 2 minuty, pokażę wam, ile deszczu napadało. Idziemy na pole. O, zobacz, jak ładnie napadało deszczu. Piękna sprawa. Teraz będzie rosnąć po 10 ton. Myślę, że jest szansa na te 8-9 w tym roku, naprawdę. Dolałem tej wody oczywiście z kranu, nie? Tam spadło może przez 3-4 dni z jakiejś tam... Ojca bym musiał zapytać, bo ja tego nie mierzę, żeby się nie denerwować. Podejrzewam, że tam może 12-15 litrów spadło. Natomiast ja sobie tej wody dolałem z kranu, żeby zrobić zdjęcie do internetu, żeby ludzi podenerwować trochę. Idziemy na pole. Tutaj jest pole słabszej klasy, bardzo mozaik, no to nie jest mozaika, to jest piachudra. Ale chcę powiedzieć właśnie kilka słów, bo już mam nagrany materiał z tego właśnie, jak tutaj chodziłem po tym polu przed tę dwójką. Nie wiem, czy za mocno nie skróciłem w tym roku, bo wrzuciłem na drugą tą 02 Trinex Apaku i kurna, nawet w kolano nie jest, a się kłosi. Ale no ja koszę bizonem, o, w ten sposób powiem. Więc tak, może teraz już tego bardzo mocno nie widać, no ale no widać, gdzie jest piachudra totalna, nie? Tutaj tam gdzieś trochę glinki się trafi, a tutaj jest totalny piach. Ja wezmę kamerę na głowę. Mam nadzieję, że ona mi tu nie przeskoczy. W sumie ten najgorszy piach jest w tamtym miejscu gdzieś. Ale o co chodzi? No bo wiecie, że my siejemy mocno gęsto. I właśnie do tego tutaj dążę, że tu był wysiew 400 roślin na metr kwadratowy i zobaczcie, jak to się pięknie rozkrzewiło, nie? I właśnie o to mi chodzi, że ja nie neguję żadnych jakby tam teorii rolników, bo ilu jest rolników, tyle jest jedna roślina. Dwie rośliny. Ale czy tam dwa rozkrzewienia, tu będą dwa. Tu jedno, tu dwa, tu jedno, nie? No więc siejąc na piachudrach naszych 400 roślin na metr kwadratowy docelowo, w zależności od tego, kiedy przyjdzie susza, zostaje nam 400 do 800 roślin. I dlatego na naszych terenach sieje się gęsto i to bardzo dużo moich kolegów, moich znajomych potwierdza. I no ja będę schodził tam, podejrzewam, te obsady 320-350 roślin gdzieś na tych lepszych stanowiskach. Natomiast tutaj było wysiewane, tak jak mówię, te 400 roślin na metr kwadratowy i tyle powschodziło, no może inaczej, tyle wzeszło. I
I w tej chwili to wygląda tak, że tutaj zrzuca już te, z tego nic nie będzie. Tutaj mamy co? Jedną roślinę prawdopodobnie. No, tyle zostaje, nie? Nie, że zostają 3 czy 4 rozkrzewienia. Tu mączniak, ale tu już poszła ta dwójka. No to, także no, w ten sposób to wygląda i teraz no, może być teoria taka, że my będziemy siać 250 roślin, w naszym przypadku, w moich pól, to jest w ogóle nieporozumienie. Mam na przykład 300 czy tam 320 roślin i będziemy na przykład rozkładać deszczownię i podlewać. Nie ma problemu, no jeżeli ktoś ma takie możliwości, ktoś ma na to czas, spoko. W tym roku mamy taki temat, że susza przyszła nam w maju, tak? Więc te zboża, no czy w sumie kwiecień, marzec, kwiecień też był suchy, kwiecień, maj, czyli no w ogóle te zboża się jakoś tam mocno nie podokrzewiały. No i teraz dopierdzieliło, chociaż one się nie krzewiły tak źle, może tak powiem. Natomiast no w tym maju poredukowało znowu to, nie, mocno. Bardziej było to widoczne na tym polu te tam 2 lata temu, jeżeli się nie mylę, kurde, chłodno. Gdzie po prostu suchy był kwiecień bardzo mocno, a w maju zaczęło lać, nie? No i tutaj o, tyle z tego zostało, nie? Tu wyrwiemy coś też lepszego, no nie popadajmy tam w jakby jakąś tam od skrajności skrajność, ale no, ale to, ale to nie jest popadanie od skrajności skrajność, tylko realia, nie? O, tutaj mamy tak. No to tu będą dwa kłosy, nie? Tu mamy jeden. No to się w takie kępy tam pozbijało. Tu mamy jedną roślinę. No i tu chyba tam będą po 2 sztuki już huk, tam nie chce mi się łap brudzić. Także wszystko jest poredukowane, a tak jak mówię, 2 lata temu to było jeszcze bardziej widoczne, chociaż tu jest no bardzo fajnie to widoczne, podobnie jak te 2 lata temu. I 2 lata temu był bardzo suchy kwiecień i wtedy były te redukcje, natomiast tutaj bardziej ta redukcja poszła w maju, nie? No i 2 lata temu udało się ogarnąć, mimo tego, bo w kwietniu bardzo mocno zaczęło padać, rzepaki mi bardzo mocno nie poszły wtedy, bo gdzieś tam było 3800, a reszta pól to była tam 3 tony, nawet jedne pole było 2800, bo nie utrzymałem grzyba, bo tam trochę miałem spraw takich rodzinnych i po prostu no nie ogarnąłem tematu, gdzieś mózg był wyłączony. Natomiast te zboża wtedy, mimo tego, że były wysiewane w okolicach 400 roślin, jedno pole tak wyszło, że wysiałem 550 roślin na metr kwadratowy i wtedy urosło tam ponad 8 ton, 8600 dokładnie tam było, bo te pola są u nas, większość pól jest z tego względu, że mamy podział gospodarstwa z tatą, są te pola ważone, nie? No ale to jest właśnie takie nawiązanie do tego, gdzie no, często jest propagowany ten niska ilość roślin wysiewanych na metr kwadratowy. No fajny taki challenge można by było kiedyś zrobić, że ktoś by dostał na przykład mój piach i by robił technologię zrobić jakby swoją, albo nawet ja bym wziął jakieś tam pole, poświęcił na przykład 3 hektary tu, 3 hektary tam i zrobić taki challenge po prostu nawożenia typowego, albo takie pole podzielić i zrobić nawożenie takie, wiesz, jak powiedzmy książkowo na dobrych glebach, że tam, nie wiem, no 250 roślin na przykład wysiać, zrobić to tam na 120 kg na przykład azotu, nie? A ja bym zrobił po swojemu tą moją prymitywną technologią, słabą ochroną grzybową na przykład. Na stanowisku na przykład klasy tam, no trzecia klasa, z trzeciej klasy dobre plony się robi, nie? I tu patrzę, no tak to wygląda, nie? I tu było wysiane też, nie? 400 roślin. No patrz, tutaj walczyło, o, w tym miejscu, no walczyło. No i tak to wygląda. No to chyba wyrwałem, to chyba było akurat 2 rozkrzewienia. Tu mamy, o, w ten sposób, nie 3 rozkrzewienia, nie? 3 razy 3900 byś miał, nie? Jak wysiejesz tu 300 roślin, ja wróciłem po studiach, przyniosłem książki ze szczegółowej uprawy roślin. Ojciec mówię, jedziemy, kurna. To jak potem tym bidonem, kurde, jechaliśmy,
to ja się za głowę łapałem, a ojciec to nie wiem co myślał, ale podejrzewałem co mógł myśleć wtedy, nie? Na ten tam mój temat. No, z pustego Salomon nie naleje. Ja tylko miałem takie, kurczę, może jakbym te aminokwasy zastosował, tam to bym miał więcej, kurde, ze dwa pięterka. Tutaj gdzieś troszeczkę lepiej. Co zostało? Jedna roślina, mimo wszystko. No ale to tam się wyrówna, gdzieś tam dwie sztuki, gdzieś jedna, no to to myślę, że te 700-800 kłosów powinniśmy mieć, no nie? Tutaj została jedna, no. Gdzieś tutaj, bo tu akurat jest bezorkowo. Tu mamy dwie sztuki, no to powinniśmy te 700-800, czyli książkowo! Będziemy mieli książkowo, nie? No to tak z tego co gdzieś pamiętam, to tam do dobrego plonu właśnie tyle jest. Tam trzy rozkrzewienia, no. Do 1000 nie dojedziemy. No i wtedy właśnie nasi też znajomi pokosili po powiedzmy tam 6,5-7 ton, a u nas 5-5,5 tony, no. I od wtedy była taka decyzja, nie, no dobra, zmieniamy temat i zaczęliśmy siać w okolicach tych roślin, no 400, nie, staramy się tam nie schodzić, poniżej 350 powiedzmy. To będzie zrzucone na dole, no ale dobra, już policzmy, nie ma co liczyć, no mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, o dziewięć, widzisz, no akurat fajnie, że teraz, no ale to jest o, taki placek tutaj, gdzie trochę coś tam lepiej, tutaj już jest nędza, nie, tu jest trochę, no taka, tutaj troszeczkę może glinki się trafiło skądś tam, nie, o, i tak to wygląda, wszystko w place, wszystko w ciapki, no teraz tylko, żeby ta, tej wody jeszcze trochę popadało, no to będzie gitara, nie? To jest takie śmieszne pole trochę, bo tutaj już jest wszystko takie słaba ziemia, a tu na górce jest nawet trzecia klasa i no i takie mozajeczki u nas są. No i tak jak właśnie mówię, tu jest kolejny rok jakby takiego, patrzę czy mszycy nie ma, kolejny rok takiego, mam ponad 10 minut. Kolejny rok takiego no, doświadczenia, bym powiedział, gdzie na tych słabszych stanowiskach muszę po prostu sobie wbić do głowy też i zapamiętać, że nie ma żadnego schodzenia z obsadą. No, mamy dwa pola na próbę po 3 czy 4 latach całkiem fajnych plonów, wsiane po właśnie 320 roślin. To mam tam 6 hektarów na próbę, będę sobie to porównywał, muszę jechać na te pola też zobaczyć jak to wygląda. Natomiast słabe stanowiska, gdzie niegdzie jeszcze kamieniste, tak jak wam mówiłem, gdzie skaczą mi te redlice, gdzie część nasion zostaje na wierzchu, tu jeszcze jest bezorkowy siew, czyli redlice trochę też skakały po tych roślinach, po talerzówce, po rzepaku, też te rośliny zostawały gdzieś na wierzchu, tak? Więc to też są jakieś tam straty, jak też i finansowe, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, jeżeli chodzi o inwestycje. No też są straty jakichś tam nasion. Natomiast suma summarum to nie wygląda jakoś tam mega tragicznie. To na żadne tam cuda na kiju, tak jak u wszystkich youtuberów jest 8-10 ton, no to u mnie niestety tak nie ma. U mnie jest tam jakieś fajne by było jakby w tym roku. To jest, do żniw to jest jeszcze daleko, więc nie ma co liczyć, ale jakby było pomiędzy 5-6 ton, to by było fajnie, jakby koło szóstki było, albo i trochę wyżej, no to już w ogóle baja by była, nie? Także ogólnie spoko i tak wyjdzie dopiero w żniwa, bo nie wiemy jaki będzie dalszy rozkład pogody. Chyba trochę przesadziłem z tym skracaniem w tym roku, ale do żniw jeszcze jest daleko. A ja bardzo nie lubię kosić legów, nie? I czasami te 0,1, 0,2 tego modusa, jak jest wrzucone, to... A tutaj akurat tak się trafiło, że było wrzucone w zasadzie bezpośrednio przed deszczami, więc myślę, że to jeszcze się pójdzie trochę do góry. Tutaj mamy jakieś z łopaty rzucone od sypu, pewno przężyto. Także myślę, że będzie spoko, a tamten rok też pokazał jak przyszły takie straszne wielkie nawałnice w lipcu i wszystko wyglądało pięknie, bo w tamtym roku ładnie te zboża szły i też nie przesadzałem z tą regulacją, a potem miałem 10-13 hektarów bardzo dużych legów do koszenia. Także w ten sposób to wygląda, dzisiaj wrzucę wam ten filmik, żeby może na wieczór był, a ja jak będę miał po prostu chwilę wolnego czasu, to postaram się iść do fryzjera i potem może porobię jakieś filmy zaległe z T2,
z jakiejś tam naprawy swimmera i jak skończę doloty, mam nadzieję w tym tygodniu, to bym wrzucił wam, jak będę miał porobione te doloty, ale strasznie opornie mi to idzie, bo ostatnio wzięliśmy się, znaczy nie ja się wziąłem, tylko ja byłem pomagierem. Odbicia gwoździ, domek dla dzieci był robiony i była produkcja domków, to jeszcze wam pokażę na szybko. Tutaj trawa jak w PGR-ach, nie ma kiedy skosić, trzeba żyłkową będzie skosić. O i tam jest chałupa, chałupa ze zjeżdżalnią. Jak będę za dużo robił, żona mi kazała go postawić, mówię, jak będziesz za dużo grzebał przy zetorze, bo powiedziałem jej rok temu, że już nie będę grzebał przy zetorze, to tam będę musiał nocować. Trzymajcie się, cześć.